to nic, że Psiulin ma duże łóżeczko. Ty to masz parcie na szkło, kochanie. Parcie na szkło. Idź ładnie do łóżeczka. Nie dość, że ono takie duże, to ty jeszcze się kładziesz głową na podłodze. Dzień dobry, kochani. Właśnie mieliście okazję zobaczyć, jak Milan śpi. To mi przypomina, jak Rudy był mały i jego pierwsze posłanie miał. I potem jak urósł, to posłanie to było takie naprawdę malutkie, okrągłe. I on się zawsze pchał do tego posłania, pomimo że on się już tam nie mieścił. I zawsze część ciała była na posłaniu, a głowę miał na, jak to się nazywa, na kafelkach w kuchni, na podłodze. Bo muszę troszeczkę przyciemnić aparat. Pozwolicie zatem. O, teraz już wszystko lepiej widać. Ten vlog jest typowo na spontanie, słuchajcie. Dlatego, że najpierw planowałam, że będę dzisiaj nagrywać, potem stwierdziłam, że jest już za późno, a teraz wiecie co, stwierdziłam, że jednak wezmę kamerę do ręki i sobie trochę do Was pogadam. Nie wiem, co wyjdzie z tego vloga, powiem Wam szczerze, ale coś na pewno wyjdzie. Asia dzisiaj na szczęście już wraca, słuchajcie, do Krakowa. Szkoda, że oczywiście no było tak, że jak ja byłam w Krakowie, to Asi nie było. Zawsze tak jest, słuchajcie, że jak ja coś robię, to akurat nie osoby, które bym chciała zobaczyć, wtedy nie ma. Także no, Asia wraca. Dzisiaj wieczorem pewnie będzie już w domu, więc na pewno się dzwonimy, bo i Asia będzie mi na pewno chciała opowiedzieć, jak było na urlopie. No i u mnie też się trochę działo, więc mam jej coś do opowiedzenia. A propos, przypomniało mi się, słuchajcie, oczywiście z Krakowa przyjechał ze mną magnet, bo jakżeby inaczej. I Paty mnie prosił, żebym jakąś taką właśnie pamiątkę przywiozła z Krakowa, żeby mogli postawić, więc kupiłam kufel piwa. O, taki, z napisem Kraków i z zamkiem. Tylko będę musiała zawieźć, ale dzisiaj raczej nie. Kurczę, nie wiem, kiedy to zawiozę, powiem Wam szczerze. Może wezmę ze sobą w sobotę, tylko że Patiego nie będzie. Bo w sobotę Paulina przyjeżdża i jak Paulinę bym odebrała z dworca, to mówiłam, że pojedziemy do Kedo, więc mogłabym ze sobą wziąć. Chciałam, żeby poznała Patiego, ale jak raz, słuchajcie, Pati siódmego, w piątek, wylatuje z rodziną na urlop, więc go nie będzie. No ale nie zmienia to faktu, że chyba i tak pojedziemy do Kedo, po prostu na jedno piwo, wiecie, i wrócimy do mnie. Ja w ogóle muszę się, słuchajcie, zbierać, tylko widzę, że muszę wodę Milanowi dolać. Muszę się, znaczy nie muszę, chcę się zebrać, podskoczyć do Rossmana, bo tam, wiecie, muszę kupić kreta w żelu i takie tam duperele. I w drodze powrotnej podjadę do ginekologa odebrać nową receptę na kolejne fizjoterapie. Całkiem możliwe, że nawet wracając właśnie od ginekologa z tą receptą podjadę jeszcze na fizjoterapię, od razu zrobię terminy, muszę tylko sprawdzić. W czwartek nie mogę. Tu mam 7, 8 i 17 nie mogę, dobra. Żebym wiedziała, wiecie, w które dni, no nie mogę, po prostu mam inne już terminy do lekarza. Dobra, ja idę jeszcze do łazienki na chwilę, biorę torbę i jadę. Najpierw do Rossmana. Słuchajcie, chciałam się tylko na krótko do Was odezwać. Coś się niebo chmurzy. Byłam w Rossmanie, zrobiłam zakupy. Kupiłam też coś kosmetycznego. pokażę Wam chyba w domu. Znaczy teraz Wam na pewno nie będę pokazywać, bo byłam u lekarza po kolejną receptę na fizjoterapię. No i właśnie podjechałam pod fizjoterapię i kurczę, coś tu jest strasznie pusto, więc mi to jest jakoś podejrzane. Nie jestem do tego przyzwyczajona. W Rossmanie nic nie nagrywałam, słuchajcie, zależało mi na tym, żeby szybko przejść. Więc ja lecę do środka i zobaczymy się, jak będę w domu. Karmię właśnie Milana, dlatego stwierdziłam, że w tym czasie przyskoczę tutaj i pokażę Wam, co kupiłam, co ze sobą przywiozłam. Część rzeczy znacie,
są też jakieś tu nowości, niewiele, bo niewiele, ale są. Załatwianie fizjoterapii czy terminów oczywiście poszło szybko, dlatego że nikogo nie było na rejestracji. Widniała informacja, że aktualnie jakby brakuje im pracowników, o coś w ten deseń. Także nie wiem, spróbuję najwyżej jutro podjechać. Może jutro się uda, zobaczymy. Nieważne, to fizjoterapia nie zając nie ucieknie. Chyba największa rzecz, no to wiecie, moje ogromne chusteczki kosmetyczne, bo ja je tu używam za każdym razem, jak się maluję, czy żeby ręce wytrzeć i tak dalej. O, tu widzicie duże opakowanie. Kolejna rzecz. O, teraz widzę, że nie te kupiłam, co trzeba. Worki na śmieci z Rubin, czyli marki własnej Rossmanowskiej, były przecenione, za grosze były, dlatego wzięłam. Oczywiście, tak jak mówiłam, kret w żelu to też jest taka kolejna rzecz, którą kupuję. Kupuję różne, ale po ten jednak sięgam, wiecie co, najchętniej. On mi najlepiej się jakby sprawdza. Co jeszcze? Milusiowe gryzaki, te z Winstona. Oczywiście wzięłam kolejne, zwłaszcza, że były na promocji, wzięłam kolejne opakowanie płatków z garniera, tych Cryo Jelly. Maski niestety nie było, bo wzięłabym też maskę, ale no nie było. Papier toaletowy zwilżony z Tempo też był na promocji, więc też po to sięgnęłam. Co to jeszcze? Ten żel do mycia twarzy widzieliście w Denku. Całkiem okej, wiecie, jak za euro 50 nie można było narzekać, więc wzięłam jeszcze jeden i wzięłam taki, jakiego, nie wiem, czy ja go miałam już kiedykolwiek, czy nie, nie mam zielonego pojęcia, z Isany. On jest za 99 centów, o ile dobrze mnie pamięć, jeżeli mnie pamięć nie myli, czy coś koło tego, więc stwierdziłam, że wezmę. To jest z technologią micelarną, to jest żel. Ja, jak wiecie, raczej wolę kremowe konsystencje. Tu jest taka, wiecie co, kremowa nie, ona jest żelowa konsystencja. Ten się bardzo szybko kończy, ten pewnie też. Ja generalnie wolę kremowe, no ale... no nie wiem, no stwierdziłam, że wiecie, wezmę, przetestuję. Ubolewam na tym, bo kiedyś u nas, ja wiem, że w Polsce jest dalej dostępna kremowa wersja z Isany. Natomiast u nas w Niemczech wycofana została, nie wiem dlaczego. I dziwi mnie to niesamowicie, bo w Polsce ja kupowałam mojej babci, a no u nas nie ma. U nas jest tylko i wyłącznie ta i to jest właśnie z aloesem i ekstraktem z ogórków przeznaczony... żel do mycia twarzy, do cery normalnej i mieszanej. I on ma niby nie zawierać w sobie mydła. No nie wiem. I co? No i oczywiście odgrzewany kotlet, czyli z Enabio, marka własna Rossmanowska, ten krem pistacjowy z białą czekoladą. No co to, słuchajcie, uzależniłam się od tego. Ja wam mówiłam, że ja to łyżką jem, jak chce mi się, łyżeczką, jak chce mi się czegoś słodkiego. No ale coś takiego u mnie szybko schodzi. A kosztuje 4,99, także no nie jest tania rzecz. I dwie ostatnie rzeczy, i to są rzeczy z Altery. Słuchajcie, wzięłam sobie bambusową szczoteczkę do zębów. Kiedyś miałam z Altery i pamiętam, że nie do końca byłam nią zachwycona wtedy, dlatego że była dla mnie jakby za twarda. Pomimo, że tam są dwie wersje, jedna jest soft i jedna jest medium, ja teraz wzięłam medium. Natomiast ja wtedy miałam straszne problemy z dziąsłami, bo ja wiecie, mam parodontozę. No ale że miałam kilka miesięcy temu, w lutym? Chyba w lutym. Miałam robiony zabieg na czyszczenie kieszonek przyzębnych. Może to był marzec? Kurczę, nie wiem, nie pamiętam. W każdym bądź razie, no i od tamtej pory, ja potem w kwietniu miałam w My Little Boxie też bambusową szczoteczkę do zębów, ichnią własną. I ona, ja ją do tej pory używam.
i ona, no bo nie wiem ile ją mam w użytku, dwa miesiące z hakiem. I ona jest rewelacyjna, natomiast no wiadomo, muszę za jakiś czas wymienić szczoteczkę do zębów. I no, ja jednak wolę, nie wiem dlaczego, te właśnie bambusowe, czy te drewniane, bo skóra Proxu, słuchajcie, zrobiły się dla mnie zbyt delikatne. Teraz, kiedy już mi tak dziąsła nie krwawią, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie krwawią, no to jednak wolę coś bardziej silniejszego do... Aha. Coś bardziej silniejszego, wiecie, do czyszczenia zębów, zwłaszcza tutaj z tyłu, ale ona jest całkiem, słuchajcie, spora, całkiem długa, to mam na myśli. Więc nie wiem, no, przetestuję ją i zobaczę, może będzie ok, a może będę mogła wrócić z powrotem do tych z Alverde, które kiedyś używałam, które tak lubiłam. No i ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to jest jakaś nowość, hydrożelowe płatki pod oczy z kwasem hialuronowym, bioaloesem i bioglicerynem z Altery, słuchajcie, takie o, nie pamiętam ile, czemu mówię, że nie pamiętam, skoro mam bon kasowy, ile one kosztowały, język mi się strasznie dzisiaj plącze, słuchajcie, gdzie ja mam? Euro 69, ale one były na jakiejś chyba promocji, wiecie co? No i generalnie zapłaciłam 25 euro i 8 centów, zapłaciłam 21, no prawie 22 euro, 21,91, dlatego że miałam 10% kupon i jeszcze jakieś 20% na jakieś artykuły z reklamy. Więc tyle. Tak się prezentują moje potężne zakupy, słuchajcie. I w razie gdyby pytania, bo tak sobie przypomniałam później, w razie gdyby pytania były, co mam na twarzy, co mam na oczach i tak dalej, to słuchajcie, na twarzy mam dzisiaj w dalszym ciągu ten podkład Eveline Wonder Match z serial Lumi. Róż mam dzisiaj na policzkach ten Hydra Bright od Revolution. Jak widzicie, on też właśnie daje taki ładny glow. Mówiłam wam, że to jest odpowiednik tego z Charlotte Tilbury. Nawet bardziej intensywny jest kolorystycznie, muszę przyznać. A dużo tańszy. Chociaż tego z Charlotte ja już też dobrze zużyłam, słuchajcie. I na oczach, bo wszystko inne zostaje takie, jakie miałam. Kredka, bronzer, puder, wszystko jest to samo, co używałam. Natomiast na oczach, słuchajcie, wróciłam aktualnie... To jest, wiecie, przejściowe, bo ja co róż zmieniam, ale nakładam niemalże zawsze te same cienie, wiecie, tylko zmieniam co jakiś czas. No i aktualnie w zeszłym roku, słuchajcie, też używałam tego produktu jako cienia do oczu. To mowa jest o paletce ze Smashboxa Decali Contour. I ja tutaj mam... Tutaj był bronzer, tutaj był puder i tu są dwa rozświetlacze, przy czym ten jest sprasowany i w sumie muszę też go wykończyć. I tutaj był, ten był jaśniejszy, a ten dużo ciemniejszy i to jest właśnie ten, który mam dzisiaj na powiekach. Ja go używam jako cienia od samego początku, bo on na rozświetlacz jest po prostu za ciemny. No popatrzcie, jak on ma na moich oczach wygląda, więc no on jest zdecydowanie za ciemny, nawet dla mnie, osoby, która jest teraz już opalona, tak? Więc po prostu używam go w roli cienia i zostanie mi tutaj jeszcze ten bronzer i róż. Ten róż jest niesamowicie mocno napigmentowany, nie wiem czy będę go w ogóle kiedykolwiek używać, bo to nie do końca jest mój kolor. Nie wiem, zobaczę, może też go zacznę używać jako cienia do powiek, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno te rozświetlacze zużyję i ten bronzer też jeszcze kiedyś zużyję, ten róż, kto wie, może po prostu pozbędę się już wtedy paletki. Także no, no i tak się prezentuje cały makijaż, nic wielkiego, wiecie, byle takie proste było, na szybkiego, na co dzień, no maskara, korektor Kobo Professional w odcieniu 203 Peach. Uwielbiam, to był mój backup. To był mój backup. Czujecie, ja naprawdę mam dzisiaj problem z wysłowieniem się, pewnie dlatego, że wczoraj dużo rozmawiałam.
bo miałam bardzo poważną rozmowę, przeciągnącą się w sumie przez cały dzień, można powiedzieć, do wieczora, co rusz przez WhatsApp i w wiadomościach, no i wiecie, i bardzo dużo mówiłam, przez to chyba dzisiaj mam problemy z wysławianiem się. No, w każdym bądź razie to był mój backup, słuchajcie, i na zapasie nie mam, będę musiała Asię poprosić, chyba że sama się jeszcze wybiorę do Polski w międzyczasie, zanim Asia przyjedzie, bo generalnie dzisiaj z Asią się dzwonię i się jej zapytam, kiedy ona w ogóle przyjedzie teraz do Drezna, bo jak mi powie, że przyjedzie z końcem tego miesiąca, no to ją poproszę, żeby mi dorwała jeszcze, a jeżeli nie, no to wiecie, całkiem możliwe, że ja pojadę i sobie przy okazji po prostu kupię. No i maskara oczywiście moja z Chanel. No ona jest dla mnie po prostu, słuchajcie, najlepsza. Kredka na brwiach oczywiście z Maybelline, ta niekończąca się. Pod łukiem brwiowym ten highlighter w sticku z Golden Rose, na którego muszę uważać, żeby za mocno nie wciskać, bo tyle mi go zostało, słuchajcie. Tylko tyle mi go zostało, więc ja będę w stanie może jeszcze raz go zatemperować i to będzie wszystko, słuchajcie. Niestety, będę musiała kupić kolejny. No, no i tyle. Wszystko tak jak było. No i szminka na ustach oczywiście była, bo już zjadłam. Super Cindy od Charlotte Tilbury. No. Także tak. Dobra, słuchajcie, bo Milan na pewno zjadł, więc ja lecę z nim na spacerek, bo on musi wyjść. I później do was wrócę. Coś mi, słuchajcie, bolą znowu łydki i trochę tutaj na wysokości pachwiny. Nie wiem, co jest grane. Właśnie pranie mi się skończyło, bo wstawiłam ciemne pranie. Wczoraj robiłam jasne pranie i wywiesiłam. No ale że jechałam po Milana i tak dalej, no to dzisiaj dopiero, i to w sumie późno, bo jakieś ponad 2 godziny temu, wstawiłam ciemne pranie. Właśnie słyszałam, że się wyprało, więc zaraz jak zjem, to wezmę miskę i pójdę na górę, wywieszę. Wczorajsze pranie pewnie już jest suche, ale mam taką nadzieję, bo wyprałam też moje białe adidasy, bo one, już mówiłam wam chyba, że one to białe, to one nawet szare nie były, one były tak zasypione, że masakra. No i słuchajcie, zrobiłam sobie coś na szybkiego, bo mówiłam wam, że przytyłam przez weekend aż 3 kg. Przynajmniej tak waga pokazywała, no ale dzisiaj stanęłam i już pierwsze pół kilograma, wiecie, zniknęło, więc zostały 2,5, które muszę z powrotem zrzucić. No i tu mam ryż na mleku, no i do tego maślankę, truskawka z wanilią sobie dodam, zjem to i wtedy będę lecieć pranie wywieszać. A słuchajcie, nie pokazałam wam, teraz widzę, z Polski przywiozłam jeszcze tego Ferry w piance, bo nigdy przenigdy nie widziałam go u nas, słuchajcie. U nas są, przynajmniej z tego co wiem, są te i są te obrócone, ale one są wszystkie w formie żelowej, tak? A ja z ciekawości kupiłam właśnie w formie pianki, bo ja u Mariusza kiedyś taki widziałam. Mariusz mówi, że chyba kupował w Edece, ale ja nigdy nie widziałam u nas takiego. Więc całkiem możliwe, że przywiózł z Polski, po prostu już nie pamiętał. No, dobra, zabieram się za jedzenie. Tradycyjnie mamy już wieczór, słuchajcie. Ja rozmawiałam z babcią przez telefon, z Asią pisałam, bo było planowane, że się dzisiaj dzwonimy, no ale Asia przyjedzie, dotrze do domu dopiero po 22, więc będzie za późno. Asia mówi, jutro się dzwonimy, no jutro nie, bo ja jestem jutro umówiona wieczorem. I w czwartek mam... Słuchajcie, w czwartek? Muszę sprawdzić. Tak, w czwartek. W czwartek mam na godzinę 16:40 dentystę, słuchajcie. No i będę miała znowu częściowo robiony ten zabieg na czyszczenie kieszonek dziąsłowych, tam przyzębnych. Wiecie, ten zabieg na parodontozę. Z tym, że już nie na całej szczęce, tylko na części. No ale nie zmienia to faktu, że znowu będzie mi wbijać zastrzyki ze znieczuleniem.
a te zastrzyki trzymają mnie, słuchajcie, wieki, więc ja w czwartek nie będę w stanie w ogóle rozmawiać, bo nikt mnie nie będzie rozumieć, no bo będę miała znieczuloną buzię, tak? Więc dlatego też jutro ani w czwartek nie będę nagrywać vlogów, no bo po prostu nie mam kiedy, tak? No i później, wiecie co, tak sobie pomyślałam o Mai, napisałam do Mai, czy żyje, bo my teraz, no, wiecie, odkąd mieszkam tutaj, to już nie jest taki kontakt, jak kiedyś miałyśmy. Dalej mamy kontakt, ale już dużo bardziej sporadyczny, nie? I napisałam do Mai, co tam u niej, czy żyje w ogóle. A Maja mi napisała, że właśnie dzisiaj o mnie myślała i że miała się odezwać. No i stanęło na tym, że jutro zdzwonimy się, żeby pogadać trochę, także cieszę się niesamowicie. Powiem wam, że brakuje mi Mai. Jasne, Asię mam i w ogóle, ale Haliny mi jednak, no za Halinkami mi w dalszym ciągu po tylu latach jest tęskno, niesamowicie, słuchajcie. No, dobra, wiecie co, idę robić demakijaż, bo czas najwyższy, czas najwyższy zrobić demakijaż. Patrzcie, mogę was postawić, bo, aha, i rozjaśnić muszę. O, teraz nawet widać, i okno zamknąć. Bo muszę zrobić demakijaż i po demakijażu już dzisiaj będę, myślę, że już dzisiaj niestety... Chociaż jeszcze może mi na Z2 użycia wystarczy tego olejku, ale jego już widzieliście w Denku chyba. Kiedy ja ten filmik nagrywam, to już prawdopodobnie Denko było. Bo nie wiem, czy to nie jest filmik... Albo nie? Czekajcie. Tak, to jest pierwszy filmik, który po Denku zobaczycie. Poprzedni filmik był Denko, także no pewnie się już... Znaczy nie pewnie, tylko na pewno będzie w Denku. I słuchajcie, mi się przypomniało dzisiaj w ogóle, że była prośba, jak kupiłam z Foamy ten balsam do demakijażu w tym papierowym opakowaniu, czy zrobiłabym test na żywo. Słuchajcie, ja jeszcze tego nie używałam, dlatego że używam olejków, no i używam w dalszym ciągu, nawet jeżeli nie widać, bo nie sięgam po niego za każdym razem, ale też powinnam, bo to też wieki nie jest... nie powinno być otwarte. W dalszym ciągu tego balsamu do demakijażu Balm to Milk Cleanser z marki Flow Cosmetics, który dostałam od Julii w paczce. Ja go po prostu strasznie szkodnikuję, tak? No i pomyślałam, że zrobię wam ten test, ale nie teraz. Muszę przynajmniej połowę tego zużyć, bo wiecie, też nie chcę mieć pootwieranych kilka różnych produktów do demakijażu. Ja zawsze mam jednorazowo otwarte dwa. Albo olejek i olejek i właśnie jakiś balsam do demakijażu. Z reguły używam naprzemien, tylko przy tym olejku to najczęściej sięgam wtedy po olejek, bo ja po prostu uwielbiam ten olejek za zapach. Także będę musiała, jak będę następnym razem w Polsce, kupić sobie kolejny. No, dobra, słuchajcie. To dzisiaj by było na tyle. Nie wiem, co z tego vloga wyszło. Następnego będę chyba w piątek kręcić, chociaż zobaczymy. Ale myślę, że tak. W sobotę przyjedzie Paulina, więc no ja jeszcze w piątek będę musiała posprzątać i tak dalej. Pewnie pranie jeszcze jedno zrobić, na pewno, bo muszę, to jeszcze może nawet dwa, na pewno dwa prania muszę zrobić, bo muszę pościel i ręczniki jeszcze będę musiała przebrać pościel i z ręcznikami wyprać i będę musiała gąbeczki wyprać w tym tygodniu do makijażu, bo już mi się dużo nazbierało, co prawda jeszcze nie wszystkie, ale no nie chcę też doprowadzić do tego, że wiecie, już nie będę miała żadnej gąbeczki na zapasie do makijażu, no także... Trochę będę miała jeszcze do roboty. Dobra, kochani, to co? Dzisiaj żegnam się z wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.